Przemysław Fajer, szczęśliwy Przemysław Fajer. Udane otwarcie 2019. To zamknięcie 2018 nie było tak udane, jak oczywiście jakbyś sobie tego życzył. Natomiast początek roku świetny i powiedz, no takie jakby twoje pierwsze emocje, bo widać, że ten pojedynek był ważny i przede wszystkim był dobry. Ja bym powiedział, że może nawet najlepszy, chociaż znaczy ta jedna wygrana, gdzie była przez decyzję, ona też była bardzo dobra, była ekscytująca, ale dobra, długie pytanie. Do boju. Więc tak, no zakończenie roku 2018 nie było tak, jakbym sobie tego życzył. Nie wiem, wracając po kontuzji, naprawdę ciężko przepracowałem okres przygotowawczy, a nie udało mi się tego pokazać w klatce. Jakby przeciwnik postawił twarde warunki, gdzieś tam dopiero po walce doszedłem do tego, że był to zapaśnik, który zdobył jakieś tam tytuły na Ukrainie. Więc nie wiem, czy to było zlekceważenie, może za słabe przyłożenie się w to, żeby rozpracować przeciwnika, no ale walka nie potoczyła się po mojej myśli. Świetnie obalał, ja wystrzelałem się kończeniem, miałem tam też swoje szanse, no ale spompowałem się, on to wykorzystał, nie wiem, miał tego dnia więcej woli walki, był pewniejszy siebie, bardziej głodny zwycięstwa, to był jego debiut, więc pokazał się z lepszej strony. No, jeszcze walki nie widziałem, bo tam stream został od razu usunięty z YouTube'a za prawa autorskie chyba, więc jeszcze nie byłem w stanie sobie tego obejrzeć i przeanalizować tak na chłodno, ale na pewno napędziło mnie to taką agresją na rozpoczęcie nowego roku, na wejście do oktagonu jak najszybciej i odbicie się. Ponieważ wiem, że przygotowywałem się ciężko, ta forma była i nie zaprezentowałem jej w ostatniej walce, więc dzisiaj byłem głodny tego pojedynku, tego, żeby wejść do klatki. Myślę, że z Łukaszem daliśmy niezłe show, wymiana mi uśmiechów i ciosów, tak. Więc doping też był świetny, nie wiem, kurczę, kolejne miejsce, w którym walczę i mam dobry doping, więc może będę popularny. Czy ty powiedziałeś, że się urodziłeś w Zawierciu? W Myszkowie. Aha, okay. A pierwsze kroki postawiłem tutaj w Zawierciu Krystiana Kwietnia. Wtedy też było Rio Grappling, a teraz są to Animalsi, którzy też dzisiaj tutaj walczyli. Serdecznie go pozdrawiam. Powiedz, ta końcówka właśnie była bardzo płynna właśnie, bo to przejście, bo chyba z Kimury poszedłeś do Dars, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, skuteczne. Generalnie no takie... Taka płynność była ewidentnie, widać, że te treningi w Katowicach tobie służą. No tam było trafienie łokciem na udo, Łukasz zaczął to bronić ręką, straszyłem do Kimury, żeby przejść do pozycji bocznej, no i zareagował tak jak to się drilluje, przeszedłem do 6-9, później udało się złapać chwyt głowa, ręka i weszło duszenie. A to, co miałem jeszcze powiedzieć właśnie na koniec, że to na pewno dla ciebie bardzo frustrujące i również dla twoich fanów, którzy właśnie no, oglądali cię dotychczas częściej, kiedy przegrywałeś, natomiast jakby mam wrażenie, że te przegrane są dlatego, że bardzo często wdawałeś się w grę swoich rywali, a te zwycięstwa, które właśnie, w których po prostu dominowałeś, one były takie właśnie, że to ty narzucałeś tempo, bo ty załeś środek, ty przyciskałeś właśnie i jakby, no to była twoja gra dzisiaj. No na pewno coś w tym jest. Wiadomo, że do każdej walki się człowiek przygotowuje, chce wyjść, zwyciężyć. Czasami jest dobra forma fizyczna, a zabraknie jakiegoś trybiku w głowie, który gdzieś ci zburzy cały kształt walki. No ciężko to powiedzieć. Jeżeli się nie wchodzi do klatki i się nie walczy, to też nie można tego sportu tak namacalnie poznać. Wiadomo, że oglądając walki z boku, to często się wydaje bardzo łatwe. Nawet jeżeli oglądam UFC, nie, to nie wszystkie ciosy są mega techniczne i super czyste. Jest to MMA, jest to walka wszechstylowa. No i piękno tego sportu polega na tym, że możesz prowadzić całą walkę, a popełniając jeden błąd możesz ją przegrać w samej końcówce. Też mi się to już zdarzało. No może nie rozpocząłem swojej przygody z tym sportem łatwo, ale myślę, że podnoszę się po każdym tym upadku i napędza mnie to do dalszego działania, daje mi dużą frajdę, chcę tutaj wracać, chcę wchodzić znowu do klatki, podejmować wyzwania, walczyć i tego się trzymam. To do boju w takim razie w 2019. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. I pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Grand Game, Ortodox, Galen Bieruń oraz Galen Fizjoterapię, rehabilitację, przepraszam, drugi raz już mówię fizjoterapię, Galen Rehabilitację, Wojtka Kubasika, Kamilę Kluczniok, profesora Ficka oraz Magdalenę, która jest tam menadżerką. Cały mój narożnik, który był ze mną, wszystkich, którzy przybyli na galę, dopingowali mnie, było to super przeżycie, móc słyszeć tych ludzi i przeżywać to wspólnie. Dzięki wielkie.